Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj, o, info, że audycja nadaje. Słuchajcie, dzisiaj przygotowujemy sobie chleb lamas z przepisu sabatowego. Lamas się dzieje, lamas posiadamy. Ja Wam zaraz przeczytam, co będziemy robić. To nic trudnego, ale najpierw słuchajcie, żeby to wszystko miało czarodziejski wymiar, to zapalę sobie Cześć. kadzidło. Witamy, witamy. Witamy dołączających. Mam nadzieję, to jest bardzo prosty przepis, bo tam potrzebna jest mąka, proszek do pieczenia i maślanka. Taki chlebek lamasowy będzie. Mam nadzieję, że będzie jakoś sensownie smaczny. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Słuchajcie, zacznę od zapalenia kadzidła w intencji właśnie uczczenia sabatu lamas, czyli wszelkich naszych dożynek, wszelkich naszych błogosławieństw. Także zapalamy sobie kadzidło, niech nam towarzyszy. Wy oczywiście możecie zapalić kadzidło, możecie zapalić świecę. Zaraz Wam wszystko poopowiadam i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie przede wszystkim. Ja dzisiaj troszeczkę unieruchomiona, odciski na stopach, ale damy radę. Słuchajcie, najpierw Wam przeczytam właśnie co tutaj jest o tym błogosławionym chlebie. Ten prosty i tradycyjny irlandzki chleb sodowy jest idealny do składania w darze podczas sabatu, ale sprawdza się także jako smaczny, magiczny dodatek do świątecznego posiłku. Pamiętajcie, że zazwyczaj, jeżeli chodzi o wszelkie święta, właśnie tutaj, które celebruje się te 8 sabatów, to były takie dwie ważne rzeczy. To tak samo jak się robi na przykład ciastka dla zmarłych na Samhain i też one są częściowo zjedzone, częściowo w darze. Na tym też polegało właśnie, jeżeli chodzi o sabaty, że częściowo się składały jakie dary, jako dary i na przykład w Mabon to będą orzechy, tego typu rzeczy. Natomiast częściowo też służyły do uczt z tego względu, że jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju sabaty, no to przede wszystkim były spotkania, a jak były spotkania, to były tańce, hulanki, swawole, uczty, jedzenia i inne ważne rzeczy. No to do posiłku również. Da dobre zdrowie i szczęście każdemu, kto go otrzyma lub zje. Czyli taki chlebek możecie połamać na tyle części, ile jest domowników, bądź tyle, ile osób jest w waszym sercu w chęci obdarowania, plus kawałek dla ofiary. Także tak, składniki. 3 szklanki mąki. Dorota będzie już odmierzała, bo tak jak mówię, ja dzisiaj jestem unieruchomiona odciskowo, ale wczorajsze kilkadziesiąt, i to nie jest śmieszne, kilometrów w dobrych butach, aczkolwiek z odciskiem, także super. Tak sobie siedzę, mówię, pogadam do Was bardziej. Czyli mamy 3 szklanki mąki do odmierzenia. Dodajemy jedną i jedną drugą łyżeczki proszku do pieczenia. I z tego co wiem i z tego co pisaliście, tak gotując ten chlebek lamas, to bardzo często sody dodajecie. Sody dodajecie do tego lamasowego chlebka. I ze składników jest jeszcze jedna i jedna druga szklanki maślanki. Ja maślankę uwielbiam w każdej postaci, więc tak naprawdę myślę, że może nam dobrze być ten chlebek. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie maślanka jest sama w sobie słodka, więc ja myślę, że ten chlebek słodziaśny, taki wiecie, ale bez cukru, fit wege chodakowska, może być. I teraz jak to robimy, bo tu jest trochę magii, trochę mieszania. Wymieszaj mąkę z proszkiem, myśląc o wzrastającym zbożu, słońcu, ziemi i zbiorach plonów. Teraz właśnie jak możemy zaobserwować, to w bardzo dużej mierze już są rolki na polach, już nam to zboże dojrzewa. Pamiętajmy, że lamas to jest właśnie pierwsze dożynki, czyli uczczenie pierwszych zbiorów. I te zbiory, jeżeli je czcimy, to dziękujemy za to, co zebraliśmy i oczywiście prosimy o to, żeby, prosimy o to, żeby następne zbiory również były dobre. Jak wymieszamy już mąkę z proszkiem, powoli dolej maślankę, mieszając delikatnie, aż ciasto zmieni się w miękką, kluskowatą masę. Uważaj, by nie mieszać zbyt długo i energicznie, bo może stać się za bardzo sztywna i zbita. Uformuj ciasto w placek o średnicy około 15 cm, czyli one nie są duże te chlebki, no bo oczywiście można mieć 6 szklanek łąki, 3 szklanki proszku i wtedy 2 razy więcej nam wyjdzie, prawda? Z wierzchu powinien być zaokrąglony, a na środku gruby na co najmniej 5 cm.
Ułóż uformowane ciasto na lekko posmarowanej tłuszczem i obsypanej blasze do pieczenia. Czyli niekoniecznie musi być foremka, mogą być również blaszki, czego i my będziemy tutaj używać. Za pomocą noża zrób nacięcie w kształcie dużego X, tu pisze lub krzyża, natomiast ja jakby odżegnując się od tradycji ukrzyżowań, krzyżanie, natomiast X-owanie faktycznie, bo to jest blokowanie negatywnej energii na wierzchu ciasta, tak by nie dochodziło do brzegów placka, czyli na środku. Wykonując ten symbol, pomyśl o siłach ochronnych i energiach, które pomagają utrzymać życie na ziemi i wszystkie jego formy. Zmów krótką modlitwę w podziękowaniu za błogosławieństwa własnymi słowami lub tak. Niech bogowie pobłogosławią ten chleb, a my sami bądźmy błogosławieni. Nagrzej piekarnik do 200 stopni Celsjusza i wstaw do niego chleb na 20-30 minut. Będziesz wiedziała, że jest gotowy, kiedy stwardnieje i zbrązowieje na wierzchu. Ostudź bochenek i odłamuj go po kawałku, aby się nim delektować i dzielić z innymi. Czyli słuchajcie, no to jest naprawdę jeden z prostszych przepisów. Ja troszeczkę tutaj chyba będę mogła pomieszać, prawda? Bardziej, żeby to się tak myśląc zmieniło. O sabacie lamas, myślę, że co muszę kadzidło odstawić, bo zaraz się uduszę. I oczyszczasz mnie, w tę stronę idziesz, w tę stronę. Także słuchajcie, wyrabianie ciacha. Myśląc o sabacie lamas, dostatku i dobrobycie, napiszcie mi, kochani, czy wy również robicie... Lucyna mówi, bo łatwo pięknie mieszasz. Jak zwykle. Tak. Czy wy również robicie z nami, czy po prostu patrzycie, co się dzieje? Ja dziewczyny tam wysyłały zdjęcia w szkole, że już są przygotowane. Już gotowe. Ja byłam troszeczkę odcięta, dlatego, tak jak mówię, nawet przeniosłam program, dlatego że miałam tutaj człowieki miałam. Jak się ma człowieki, to się programów nie nagrywa. Chciałam tylko powiedzieć, że myśmy już piekarnik włączyli. Tak, piekarnik włączony, żeby się nagrzał. Także będziemy tutaj, słuchajcie, mieszać sobie zbytnio. Myślę, że ja myślałam, że to będzie taka konsystencja, która się będzie mocno wylewała, ale widzę, że i azalisz, i niekoniecznie. Wszystkie dobre myśli wpychamy w ciasto. Pamiętajcie, że potem będziemy to ciasto wpychać w siebie. Więc wszystkie dobre myśli wpychamy w ciasto, wszystkie najlepsze. Takie gotowanie intencyjne jest bardzo magiczne. Nawet możecie zrobić, nie wiem, magiczne kanapki i przygotować dzieciom do szkoły, tak by je chroniły i broniły. Także naprawdę magiczne gotowanie, bo one potem wchłoną tę całą magię. Stąd też, wiecie co, jest trochę tak, że na przykład najlepiej smakuje... Pani już swoje zrobiła, pomyślała. Najlepiej smakuje przygotowany posiłek z tak zwaną miłością, ponieważ tam jest cała dobra energia. Było, nie było, więc całą dobrą energię włączamy w ciasto, potem będziemy łamać się i dzielić. No dzielcie się chlebem, pięknie się zrobiło, nie? Dzielcie się chlebem, dzielcie się niebem. Kluszka. No, zawsze mogę wziąć i spróbować ten pokazać z bliska, ale ten. Ja zaraz uformuję tutaj to. Dobrze, będziemy jeszcze dolewać maślanki, tak? Komu tam, ten ja tak akurat... Rano Małgosia mówi, że rano jeden stworzyła, miała z nami. Ja tu idę, poczekajcie, no, tak będę szła kuśtykając, dobrze, daleko nie mam. Gdzieś tu się zmienia chyba kameru. O, mamy zmianę kameru i mamy formowanie, słuchajcie. Po prostu nie będziemy nic cudować, jak nam zresztą pisało, nie ma co za dużo. Nie, to nie ma co za bo dużo. Bo będzie ten. I tu już jest maślana, wszystko, zobaczcie, jak on się ładnie zrobił. Ładnie teraz będziemy chyba blaszkę zaraz posypywać. Tak. Mhm. 5 cm ma mieć mniej więcej na górze, tak? No tutaj w szerokości, no. A tu tak 15, to taki tak. Mniej więcej. O. Taka paćka chlipka lamasowego zaraz będzie. Zaraz przełożę i zrobię to no. X znaczy się. Tak. X. No, super widać pewnie, że tak. Super no, widać, tak super słychać. O. Muchi. O, zobaczcie, jak nóż. Ładnie posypałaś. W sumie jak jest papier, to nie trzeba. Jak jest papier, to nie trzeba. No. Dobra. I słuchajcie, ja wezmę nóż. Postaw tam, gdzie stoi. I właśnie zrobię... Słuchajcie. Przyzywam dzisiaj wiatru tchnie nieczyste. Przyzywam wszelkie wody przejrzyste. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Przyzywam moc ognia, tę, co nowe rodzi.
Wzywam moc żywiołów, stańcie wraz z nami. Oczyśćcie i wzmocnijcie tych, co będą jedli ten chleb swoimi siłami. Przez potęgi żywiołów i nasze działanie, to nasza wola, niech tak się stanie. O. Także mamy to. Idziemy. Dorota, nie atakuj, nie atakuj. Idziemy do mniełkarnika, który jest już nagrzany. Ja się trochę oddalę, bo to sprzęt jest. O, ja. Proszę bardzo. I zobaczcie. Teraz 23 minut. Mamy godzinę, nie wiem, którą. 15:13. O, to nawet mnie było widać w tym. O, słuchajcie, mamy godzinę, nie wiem, którą to. 20-30 minut razem ze mną wytrzymacie. Ale zobaczcie, przepis bardzo prosty. A ja Wam może jeszcze poopowiadam, no właśnie o sabacie Lamas. Święto Lamas to święto pełni lata i pierwszych zbiorów, podczas którego dziękujemy ziemi za obfite plony. To czas na przyjrzenie się efektom swojej pracy we wszelkich dziedzinach życia oraz wyrażenie wdzięczności za to, co otrzymaliśmy. To też dobry moment na przeanalizowanie swoich niezrealizowanych planów i wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Słuchajcie, takich magicznych przepisów w tych książkach, właśnie z serii Sabaty, 15:12, dzięki bardzo, no, jest bardzo dużo, ale niektóre są bardzo skomplikowane, tak jak na przykład gotowanie fasolowej zupy dla uczczenia święta. I słuchajcie, tutaj mamy tak, czarną fasolę, czerwoną fasolę, gotowana ciecierzyca, świeża zielona fasolka szparagowa, jedna mała cebula, trzy małe pomidory pokrojone w kostkę, albo gotowane i krojone w kostkę pomidory z puszki, cztery średnie ziemniaki umyte, ale nie obrane i pokrojone w 2,5-centymetrowe kawałki, dwie szklanki pokrojonych różyczek brokułu, trzy duże posiekane marchewki, pęczek jarmużu, ząbek czosnku, łyżeczka soli, łyżeczka czarnego pieprzu, łyżeczka oregano, łyżeczka bazylii. I na przykład z takich składników właśnie można robić zupę. Jeszcze z przepisów takich lamasowych, gdyby chciał ktoś dzisiaj celebrować, mamy ofiarny róg kukurydzy w kolbach. Składniki to jest kukurydza w kolbach, najlepiej świeża, jeszcze z liśćmi, masło, sól, czarny pieprz. Kukurydza jest tradycyjnym jedzeniem sabatu Lamas, symbolem żniw i ucieleśnieniem niezbędnej i nieuchronnej śmierci plonów, kiedy już dojrzeją. Niektóre tradycje pogańskie uznają, że oddawanie hołdu umierającemu bogu kukurydzy jako symbolowi wszystkich pozostałych roślin dojrzewających na polu, które oddają swoje życie, aby wyżywić ludzkość. Ten prosty przepis ma przypomnieć nam o wielkim poświęceniu Matki Ziemi, o warzywach i zbożach, które umierają, aby zapewnić nam byt. Zacznij od całych świeżych kolb kukurydzy. Jeśli mają jeszcze liście, tym lepiej. Nie odrywaj ich i włóż kukurydzę do piekarnika nagrzanego na 175 stopni Celsjusza na 30 minut. Jeśli chcesz upiec kukurydzę na ruszcie, zdejmij z niej wierzchnią warstwę liści, pozostawiając jednak ich część na kolbie. Połóż ruszt nad węglami rozżarzonego do czerwoności i grilluj przez 15 minut, często obracając kolby do czasu, aż liście się zwęglą. Jeśli kolby nie miały liści, owinij w folię aluminiową i grilluj albo piecz tak samo jak te z liśćmi. Kiedy kukurydza się upiecze, zdejmij z niej liście, jeśli są, albo odwiń folię. Posmaruj kolby masłem i posyp solą. Symbolizuje ona energię solarną, czyli energię słońca. Oraz czarnym pieprzem symbolizuje śmierć. Jedząc, myśl o wszystkich roślinach, które co roku umierają podczas żniw, aby ludzie i zwierzęta mogły dzięki nim żyć. Pamiętajcie, że tu na naszych ziemiach kukurydzy to długo nie było, ale fajnie w tej książce napisano niektóre tradycje pogańskie, czyli nie tyczy się to tylko naszej estetyki. Także jest tego sporo. Oczywiście ta książka Sabaty, tak jak mówię, nie potrzeba mieć tutaj jakiejś, nie wiem, swojej specjalnie zrobionej księgi cieni, chyba że chcemy umieszczać przepisy, których już dokonaliśmy na przykład, to ona zawiera mnóstwo rzeczy, bo tutaj są wszelkiego rodzaju praktyki,
i w mieście, i na wsi, jak to kiedyś bywało, jak Celtowie, jak neopoganie, jak współcześni druidzy, i jak w czarostwie tradycyjnym pewne rzeczy świętować, czy też eklektycznym. Bardzo fajnie jest to zrobione, ale tutaj się znajdują wszelkiego rodzaju polecane aktywności. Ja myślę również, że z taką naszą najprostszą, wydaje mi się, praktyką jest zrobienie takiego ołtarza lamasowego. I ja do tego używam czegoś, co jest w zasadzie na końcu tej książki, czyli tak zwanych przyporządkowań. Po angielsku nazywa się to correspondence i pod tą nazwą możecie to znaleźć w sieci. Beata mówi, że mój chleb już w piekarniku, super. Będziemy, my 12 po, czyli do tak, pół będziemy do, patrzeć do pół mniej więcej. Do, tak, 20 minut. 20-30 minut, nie? Zobaczymy. Zależy. I te przyporządkowania pokazują, jakie kolory, jakie rzeczy używać podczas sabbatu lamas i tak naprawdę możemy sobie bardzo pięknie uświęcić ołtarz. I tak jak mówię, dla mnie sprawa ołtarzowa to jest taką najprostszą praktyką uczczenia danego sabbatu, bo na takim ołtarzu to my pracujemy, no i to miejsce pracy jest wtedy takie wycelebrowane. I słuchajcie, pojęcia kluczowe dotyczące sabbatu lamas to są wszelkiego rodzaju błogosławieństwa, wszelkiego rodzaju dobrobyt i dostatek. Ta introspekcja na zasadzie zasialiśmy, pielęgnowaliśmy, zbieraliśmy, jakie są tego efekty, jakie są teraz tego plony. Konieczność i nieuchronność życia i śmierci, czyli to, co jest cykliczne, to, co się przejawia w tej cykliczności. Plony, poświęcenie, refleksja, świętowanie, wdzięczność i wnikliwość. Magię, którą możemy uprawiać i teraz tak, nieważne, czy są puste wieki księżyca i mało ważne, czy księżyca ubywa, czy maleje, sabatu nie przeniesiemy. Mamy na to dni około sabatowe, jak to zazwyczaj bywa, nawet w dniach okołopełniowych, więc tak naprawdę możemy to świętować jak gdyby dzień przed, w trakcie, dzień po. I magia na dostatek, dlatego ten chleb jest ochronno-dobrobytowy, który właśnie się piecze już pięknie w piekarniku. Komunikacja ze zmarłymi, czyli to też jest kolejny sabbat, gdzie oprócz tak zwanego Samhain możemy z duchami przodków się komunikować. Ochrona, osobista transformacja, dodanie sobie siły, składanie darów w zamian za błogosławieństwa. Pamiętajcie, że my składając dary nie mamy gdzieś tam na myśli tego, żeby nam się nagle dobrze działo, ale to tak działa, że jeżeli my coś wkładamy i na przykład taki chlebek lamas położymy pod swoim magicznym drzewem, pod którym kładziemy różnego rodzaju dary, albo znajdziemy takie magiczne drzewo, od którego od dzisiaj zaczniemy dary składać, to wtedy w zamian za te dary przychodzą błogosławieństwa. I tutaj nie jest to takie coś za coś, że to ja Ci złożę kawałek chlebka, ale Ty normalnie przyprowadź do mnie ukochanego, pasującego do mnie jak rękawiczka do dłoni. Nie, otwieramy się na wszechświat. Dzisiaj nawet czytałam taki fajny mem, że wszechświat zawsze jest po naszej stronie, tylko nie zawsze tak, jak my myślimy. Tak, czyli jak my sobie to ubzdurzymy coś, to mamy jakieś takie mamy w ogóle zdarzają się w życiu rzeczy, których my byśmy w życiu nie wymyślili. Dlatego wszechświat jest po naszej stronie, tylko nie zawsze tak, jak my sobie ubzdurzymy. I dlatego te błogosławieństwa, one nie muszą przyjść w postaci naszej wymarzonej, takie sabatowe, tak? Naszej wydumanej, tylko przyjdą w takiej postaci, jaka jest dla nas najlepsza. Tak to naprawdę wygląda. Świetny czas na magię koncentrującą się na dobrobycie, uczczenie przodków, wdzięczność i wzrost. I tutaj oczywiście wszelkie święte studnie. Ja już wczoraj jak gdyby popracowałam trochę, bo popracowałam z żywiołem wody. Bo tak naprawdę w momencie, kiedy my czarujemy, to wszystkim się wydaje, mogolom się wydaje, że jak czarownica czaruje, to właśnie lewituje, wzywa szatana, dzwonią dzwonki koszy i w zasadzie to wszystko, to fajerwerki z tyłu lecą, a w ogóle ognie piekielne również się otwierają. Tak to nie wygląda. Wczoraj miałam okazję być przy kilku płynących źródłach oraz fontannach i właśnie uczczenie żywiołu wody, bo tutaj również w lamas wszelkie święte studnie, szczyty wzgórz oraz cmentarze, tylko z tą cmentarną to uważajcie na początku, nie róbmy tego w domu, to idealne miejsca na działania magiczne. Więc ja już wczoraj właśnie te święte studnie, źródełka,
płynące przez okolice, które są naenergetyzowane inną energią, niekoniecznie trzeba pracować w domu, również już zostały zaopiekowane. Miałam dużo złotych monet, które teraz już pływają w złotych wodach, także tak to wygląda. I to takie uczczenie po to, żeby spełnić marzenie, czyli dajemy ofiarę, wypowiadamy życzenie. To na pewno tak, więc jeżeli macie jakąś płynącą rzekę, jeżeli macie jakieś źródełko fontannę, to weźcie monetę, wymyślcie życzenie, huchnijcie, żeby nadać jej mocy. I wrzućcie pięknie, a czy łatwo było wcelować w fontannę, troszeczkę gorzej w źródełko, które było lekko zakratowane, ale dało radę. Dało radę, bo jeszcze to, jeszcze wiecie co, to takie magiczne działanie, bo tam te kratki były, ja tak wrzucam tą monetę i mówię tak, jak pacnie o kratkę, to się nie spełni, nie? Nie pacło. Czyli się spełni. Nie pacło o kratkę. I zresztą nikomu nie pacło, więc każdemu się spełni. Będzie dobrze, bośmy szli czarować wszyscy. Także tak to było. Z kolei sierpień to doskonały okres na zbieranie ziół i robienie nowych magicznych narzędzi. I o tym też można pamiętać, że od sabbatu lamas pięknie, czy jeżeli chodzi o różdżki, czy jeżeli chodzi o miotły, czy jeżeli chodzi o, nie wiem, kielichy, ktoś sobie wypala, czy robi, to będzie bardzo dobry czas na robienie magicznych narzędzi. Renata mówi, super, jadę nad rzeczkę. Tak, słuchajcie, pamiętajcie, że celebracja lamas to nie polega tylko na tym, że my zrobimy sobie o 22 rytuał. Tak naprawdę przygotowania do lamasu, wy połowy rzeczy tak naprawdę z mojego życia nie możecie wiedzieć, bo ja nie siedzę na kamerze. Znaczy, nie mam wszczepionej kamery w trzecie oko, bo tak naprawdę... GoPro po prostu. Róg jednorożca. Kamera. Więc tak naprawdę nie możecie wiedzieć, że właśnie wczoraj celebrowane były rzeczne duchy, tak? Właśnie pod sabbat lamas. Pięknie się złożyło, ale nie ma przypadków. Dzisiaj znowu robimy ziemię, bo mamy tą mąkę, to jest ze zboża, tak? To wiatr targał to zboże włosami. Ja wiem, 58 czy 7 i różne, ale my robimy to z dobrą energią, tego tam już nie ma. Tam jest już wiatr we włosach kolb kukurydzy, także tak. Jakub pyta a propos różdżek, to czy na końcu różdżki musi coś być, czy wystarczy zaostrzony koniec? Nic nie musi, chciałam odpowiedzieć na to pytanie. Zależy co kto lubi. Ja Ci to mogę odpowiedzieć, no każdy ma taką różdżkę, jaka mu się podoba. Nie chciałam powiedzieć, na jaką zasługuje, nie, absolutnie. Jaka mu się podoba. Słuchajcie. Terminy astrologiczne, a propos lamas i związane z nimi planety. Astronomiczny punkt między letnim przesileniem a równonocą jesienną. Słońce jest w 15 stopniu lwa na półkuli północnej, a w 15 stopniu wodnika na półkuli południowej. Niektórzy poganie wyznaczają sabat na podstawie astronomii, inni świętują 1 sierpnia, zaczynając zwykle ceremonię po zachodzie słońca 31 lipca, a kończąc ją po zachodzie następnego dnia, czyli to co mówię, ta trzydniówka. Ja zazwyczaj, nie wiem czemu, ale zawsze dzień wcześniej, już w Wigilię danego święta, taka szkoła, tak mi zostało. Po zachodzie następnego dnia. Inni poganie świętują 5 sierpnia, nazywając ten dzień dawnym lamas lub lamas w dawnym stylu. Pozostali wyznaczają dzień sabatu w zgodzie ze wskazówkami od natury, świętując wtedy, gdy dojrzeją leśne owoce lub gdy pierwsze plony nadają się do zebrania. No, jak to w dożynki bywa. I teraz tak. Na ołtarzu, jeżeli chcemy uczcić jakąś boginię, boga, w najprostszej formie to w ten sposób, żeby wydrukować i włożyć w ramkę, by przed taką ramką zapalić świecę, to mamy takich bogów Artemidę, Danu, Demeter, Dianę, Dryady, Hator, Hekatę, Izydę, Juturnę, Korę, Nemezis, Ops, Pomonę, Stata Mater, a z bogów Apollo, Konsus, Ganesha, Loki, Ozyrys, Thor, Thot, Wulkan, chociażby. Jakie mamy archetypy tego święta, którego chlebek właśnie pieczemy? Bezinteresowna matka, tak jak ziemia jest bezinteresowna, dając plonom życie. Zobaczcie, że rośliny czerpią energię i przetwarzają ją w swoim ciele z tego, co zastaną na polu, czyli z tych minerałów, z tej wody i z tego powietrza i słońca. Także wszystkie żywioły w takiej roślinie się mieszczą.
bogini matka, bogini ziemia, ciężarna matka, to jest też bardzo dobry czas na osoby, dla osób, które mają problemy z zajściem w ciążę, by na przykład w tym kierunku poczarować. Duch ziemi, nimfy drzew, nimfy wodne, stąd też wczoraj ta moja wczorajsza woda i czary z wodą związane. Ustanowiona królowa, utrudzona matka, wodna bogini i żywicielka. Z archetypów męskich mamy Bóg ofiarny, Bóg ojciec, Bóg solarny, Bóg umierający. Pamiętajcie, że tutaj coś umiera, by coś mogło się rodzić. I gdyby tak patrzeć na to, czym my się odżywiamy, w sensie pro mięso, antymięso, pro roślina, antyroślina, tak naprawdę wszystko żyje, kamień też żyje. I musielibyśmy się nauczyć odżywiać praną, czyli energią, po to, by nie wpisywać się w to koło życia i nie wpisywać się w ten cykl życia i śmierci. Rośliny również umierają po to, byśmy my mogli żyć. Ja zawsze śmiech śmiechem, ja rozumiem, że są różne przekonania, wątpliwości, różne inne rzeczy. Ja nie mam nic do tego, czy ktoś wcina mięcho, czy nie wcina mięcha, ale zawsze mówię, że marchewka też żyje i też krzyczy umierając. Także tak to wygląda, ale my nawet nie czcimy tej śmierci, tylko w tym cyklu życia i śmierci, w którym jesteśmy, poddajemy się temu cyklowi, tak zwyczajnie. Także pamiętajcie, że rośliny swoje życie mają. No i słuchajcie, co do ołtarza, to tak, kolory, które można na tym ołtarzu zamieścić. Kolor brązowy to są energie ziemskie, to jest siła, ochrona, bogactwo, no i oczywiście kolor ten reprezentuje zwierzęta. Kolor zielony, który oznacza dobrobyt, dostatek, płodność, wzrost, bogactwo, bogate życie, zdrowie i roślinność generalnie. Kolor złoty, który daje oświecenie, sukces, boską moc i symbolizuje żniwa. Co nam się złoci na polu? Co nam się złoci na polu? Dokładnie tak. No i kolor żółty to energię słońca, szczęście i transformacja. Do takiego chlebka i do innych posiłków, które będziecie przygotowywać dzisiaj, jutro, pojutrze, możecie dodać następujące zioła, bo są to zioła, które właśnie z sabbatem lamas mają do czynienia. Pierwszy to jest bazylia, która daje ochronę, która daje szczęście, miłość, bogactwo, dostatek, postrzeganie pozazmysłowe troszeczkę nam polepsza. To jest czarna jagoda, która daje ochronę, uzdrowienie, dostatek, przyjaźń i miłość. Czosnek. Ochronę, siłę, obronę, oczyszczenie i odwagę. Nie bez kozery czosnek na wampiry odstraszająco działa. I to nie tylko te wampiry z książek i filmów, ale również wołpierze energetyczne. Czosnku się boją. No i niechciany apsztyfikant czosnku bać się również może. Tylko trzeba go zazierać. Tak po prostu. Fenkuł. Oczyszczenie, obrona, odwaga, ochrona i klarowność. Jeżyna, ochrona, tworzenie więzi, obrona, dostatek, siła, namiętność. Jeżyna ma kolce. Wszystkie kolczaste rośliny dają ochronne możliwości i o tym należy pamiętać. Dorota sprawdza, jak tam chleb się piecze, bo już jakby 20 minut prawie mija, ale jeszcze pewnie trochę, nie? Jeszcze daleka droga. Jeszcze daleka droga, bo jeszcze nie pachnie. Korzennik lekarski, który przyciąga pieniądze, bogactwo, dobrobyt, szczęście, siłę, wytrwałość i magiczną moc. Liść laurowy. Liść laurowy to w ogóle jest jedna z bardziej magicznych roślin, które każda czarownica w domu powinna posiadać. Bo na przykład wypisanie życzenia na liściu laurowym i polecam taki ołówek, który nie jest toksyczny, i wrzucenie go do rosołu wzmaga działanie tegoż życzenia. Liście laurowe są piękne do okadzania, z tym, że pamiętajcie, że liście laurowe niekoniecznie oczyszczają, raczej chronią i przyciągają, więc stosujemy je już na oczyszczoną są przestrzeń. Pisaki z taką farbą spożywczą. Farba spożywcza, no. Coś takiego. Można też mentalnie napisać albo wodą, piszą czarownice, albo śliną swoim, wydzieliną swoją. Także można również w ten sposób to zrobić. Liść laurowy to jest must have kuchennych wiedźm.
No i mamy zwycięstwo, laur, wieniec laurowy, co kiedyś, jako kiedyś była nagroda na Igrzyskach Olimpijskich. Nie, no sława była, bo nawet jeżeli niewolnik wygrał, to stawiano mu pomnik w wiosce, od razu uwalniano i był kimś do końca życia, jak wygrał jakąś dziedzinę Igrzysk Olimpijskich. Na Igrzyska Olimpijskie Grecy zawieszali wszelkie spory, po prostu tam, wiecie, tam były państwa, miasta, tam się każdy z każdym kłócił, no, sąsiad z sąsiadem. Tam biegali sobie przez te góry i te kozy kradli. Natomiast na czas igrzysk zawieszano wszelkie spory. Jaki był dar? Wieniec laurowy. Dlatego jeżeli mamy zwyciężać, jeżeli mamy coś przeforsować, jeżeli mamy być w czymś najlepsi, to liść laurowy po prostu, czy w okazaniu, czy w ciamkaniu, czy w dodatku do jedzenia właśnie. Pamiętajcie, że magia to nie są te ołtarze wszystkie, to nie są te kiecki, to nie są te czarne koty brzęczące łańcuchy. Magia dzieje się mimochodem, magia dzieje się w międzyczasie, magia dzieje się w naszej głowie i magia dzieje się w naszym serduchu. Liść laurowy jest również... I tak chyba będzie niestety żygał. Jest bardzo ochronny. Na dworze? Na dworze to może. Tworzy więzi, dlatego jeżeli dodajemy liście laurowe do zup wszelakich, no to oprócz właściwości liścia laurowego zupowego, ma również tworzenie więzi. Także tu naprawdę. Dodaje sił psychicznych, czyli znowu możemy... Bo wiecie, zwycięstwo to oczywiście polega na treningu, na tym, że mamy do czegoś predyspozycję. Mówię tak o sporcie na przykład, ale o życiu też. Na tym, że mamy umiejętności, które ćwiczymy, ale zobaczcie, ile to wymaga samozaparcia i samodyscypliny tak naprawdę, więc i sił psychicznych, bo możemy być w czymś najlepsi, nie wiem, jesteśmy najlepsi w recytowaniu, ale do lustra, a staniemy przed tłumem i po prostu ambafatima było i nima, a taki liść laurowy spowoduje, że doda nam sił psychicznych i tak naprawdę możemy zwyciężyć. Jest dla dobrobytu, do komunikacji z duchami i magii sennej, czyli jeżeli macie bezsenność, również może pięknie podziałać. I teraz a propos dobrobytu, ja często używam liści laurowych, podobnie jak cynamonu, na takiej zasadzie, że jeżeli już oczyściłam pomieszczenie, to wtedy właśnie, żeby nie zostawić tej pustki energetycznie oczyszczonej, ostatnio na forach larum wyżerze, szałwia wyjaławia ze wszystkiego i w ogóle dramat. A ja mówię, no po to jest, hello, szałwia ma wyczyścić wszystko, tylko że wtedy my jesteśmy po to, żeby włożyć to, co my chcemy. No magia jest po to, czyń wedle woli swojej własnej, więc jeżeli ja spalę liście laurowe i cynamon na dostatek i jeszcze podeprę to wysypaniem płatków róż na miłość, no to po prostu wkładam w tą swoją wyjałowioną przez cholerną szałwię przestrzeń, wkładam to, czego oczekuję, więc nie bójcie się, jak Wam ktoś powie, bo wyjałowi. A no co ma zrobić? Ma być pusto, żeby zaraz było pełno, tylko trzeba pamiętać o tym generalnie napełnieniu. Rozmaryn. Energie solarne, czyli jeżeli potrzebujemy wzmocnienia energetycznego siły męskiej, słuchajcie, bo dramat się robi, rozmaryn, o mój rozmarynie rozwijaj się, tak? Dramat się robi we współczesnym społeczeństwie, kiedy kobiety są bardzo silne, bardzo mocne, a faceci nie. Oprócz tego, że od matek, które podstawiają pod nos 30-latkowi kanapki, zjedz synuś, bo się spocisz, to kobiety same pozbawiają jajec mężczyzn z tego względu, że po prostu ich wyręczają, nie pozwalają na to, żeby oni coś wymyślili, zaopiekowali się dzieckiem, nie wiem, na pół godziny jak wyjdzie z koleżanką na piwo, żeby, no ucinamy im jajca. Więc jeżeli chcemy mieć w domu faceta, mężczyznę, a nie figurę woskową, która faceta przypomina, to właśnie rozmaryn spalany jako kadzidło dodaje tej siły solarnej i dodaje tej siły męskiej. Ja rozumiem, że my jako całość mamy w sobie wszelkie pierwiastki, ale jednak ta wymiana energetyczna powinna być jakaś, więc jeżeli macie słabszych facetów, mało decyzyjnych, ciapowatych takich, jak ja to mówię na programach, takie cipki-dupki, to można sadzić rozmaryn w intencji wzmocnienia tej solarnej męskiej energii. Można dodawać rozmaryn w takiej samej intencji, można nim kadzić, można go wysuszyć, można zrobić z niego miotełki ziołowe i tutaj naprawdę wtedy zachować tę równowagę. Są
ja to mówię, jestem feministka, ale lubię jak mi mężczyzna otwiera drzwi przed nosem. Nie żeby tak ten, ale tak ten, tak? No feminizm się kończy na otwieranych drzwiach. Oczywiście radzę sobie samodzielnie, radzę sobie sama. Aczkolwiek, z drzwiami też, aczkolwiek jest to po prostu miłe i czasem fajnie się poczuć taką po prostu zaopiekowaną kobietką. Więc jeżeli chcemy być takimi radzącymi sobie silnymi, cholernymi babami, ale jednocześnie taką trochę zaopiekowaną kobietką, no to wtedy ten rozmaryn w takiej magii wyrównania tej energii, podniesienia trochę tego libido męskiego i nie mówię o seksualności, bardzo, bardzo pomaga. Tutaj pytają, jakie zioła dodałyśmy. Nie dodałyśmy żadnych ziół, robimy po prostu z przepisu bezzielnego. Ja mówię Wam, można dodać, tak? Jak tam macie, można dodać. My robimy czysty, zwykły chlebek, ale wiecie dlaczego? Dlatego, że ja takiego chlebka jeszcze nie piekłam i mam ochotę zobaczyć, jak wygląda bez dodatków, a potem można już magikować i tworzyć. Dlatego tak. No, czyli mamy ten rozmaryn, mamy te energie solarne, mamy tych mężczyzn, których czasem trochę do męskiej roboty pobudzić trzeba. No i jeżeli wchodzą te energie solarne również męskie, to oczywiście libido jako libido, seksualność jako seksualność też można na wow zrobić. No oczywiście co się liczy? No rozmaryn, no musimy mieć jakiś czynnik magiczny, żeby to nie było tak, że bez oka traszki, skrzydeł nietoperza i trzech zębów jaszczurki. No musi być coś, więc mamy tutaj rozmaryn, a jednocześnie najbardziej liczy się nasza wola i nasza dobra intencja. Tak zwyczajnie i po prostu. Dorota psika kury. Kury. Dorota robi kury, bo będzie już rozgrzany piekarnik, ma to sens. Rozmaryn również na uzdrowienie, na ochronę, na przyjaźń, na pokój, na współpracę, na miłość i na dostatek. I rozmaryn, o mój rozmarynie rozwijaj się. Słuchajcie, pieśni ludowe wiedzą, jak kiedyś zapamiętywano znaczenia, zioła, magię. Dlaczego zaklęcia się rymują? Bo było je łatwiej zapamiętać, dokładnie. Słuchajcie, no, te pieśni ludowe również w sobie magię zawierają. Jeżeli je czytać pomiędzy wierszami, to bardzo często o magicznych właściwościach roślin również mówią. Mówię o miłości nie takiej, która ma przyciągnąć konkretnego kochanka, ale ma rozpachnieć i rozpromienić miejsce, w którym mieszkamy, bo właśnie coś z rozmarynem chociażby gotujemy. Więc nie tylko lubczyk do rosołu. Lubczyk to jest tak na połączenie, jak ja sobie wyobrażam lubczyk. Bo ja mam czasem takie widzenia niewidzące, ale w głowie siedzą. Wyobraźnia tak zwane. Intuicyjne. Wyobrażam sobie lubczyk jako połączenie różowych promieni czakry serca i on tak działa, żeby takie zakochanie zaistniało takie bardzo z tego poziomu. Natomiast rozmaryn to jest konkret. To ma się rozwinąć, to ma się polepszyć, ale w istniejącej relacji. I teraz tak, nieważne czy to jest relacja 20-letniego małżeństwa, czy jest to relacja, która na przykład się zaczyna i trzeba ją rozwinąć. Rozmaryn. O mój rozmarynie, rozwijaj się miłośnie również. Słuchajcie, drzewa. I oczywiście, jeżeli chodzi o drzewa, to nie trzeba przytargiwać całego dębu do domu. Można przytargać liście, orzechy. Jeszcze powiem Wam, że wczoraj właśnie w miejscu czynienia magii wodnej było pełno dębów i kasztanów. A na dębach i kasztanach u mnie w rejonie jeszcze nie, ale tam już były owoce. Jeszcze nie dojrzałe, ale już były owoce, więc znowu święto plonów, znowu takie owoce możemy przynieść. No i słuchajcie, no właśnie ten a propos dąb, dąb z czym nam się kojarzy? Wielkie, ogromne, mocne, gniocja, nie łamiocja, wieloletnie, więc mamy zdrowie, mamy bezpieczeństwo, mamy aż mam ciarki na rękach, mamy ochronę, mamy wszelkie możliwości. I dodaje nam mocy magicznej, płodności, siły, ochrony, szczęścia, miłości, też są energie solarne, odwaga i witalność. I teraz tak, jeżeli chodzi o sypialnie i łożnice, słuchajcie, my kobiety często mamy tendencję do tego, jest to milutkie i super niani i cacy, żeby nasze sypialnie były różowe i były w kwiatki i było dużo misiów. Dorota kiwa głową, ja wiem jaką ja mam sypialnię, dużo misiów i w ogóle jest tak mięciutko i puchatkowo, tak? No i niestety robi się taka energia, taka tu wychowam dzieci, tam utulam kołyskę
i tu będzie tak sympatycznie. No, i faktycznie być może się dobrze śpi. Ale dokładnie, energia męska w takiej sypialni, słuchajcie, no, ginie. Wszędzie musi być równowaga. Ja rozumiem, że 14 poduszek z misiami jest ok, ale niech by jeszcze był taki pierwiastek męski, więc jeżeli możecie sobie... Czarne ściany. Czarne ściany. Z różowymi jednorożcami. Więc jeżeli możecie sobie właśnie coś w liście dębu, jakiś, jak się nazywają, żołędzie, żeby tą energię męską również do sypialni wprowadzić, jeżeli macie ochotę, żeby mężczyzna w sypialni był mężczyzną, a nie znowu cipką dupką, zmęczonym mężczyzną. Wiecie, bo uskutecznić seks to każdy uskutecznić potrafi, ale uskutecznić dobry seks, no to te żołędzie, żołądze, ten dąb, tutaj bardzo by się przydał. To jest właśnie bardzo taki dobry artefakt do sypialnianych czarów. No właśnie. Na razie rośnie, ale w górę. Rośnie w górę, nie piecze się? Znaczy się, coś tu się zaczyna. Zaraz wam pokażę. Najpierw się wygadam na temat magii lamas. Słuchajcie, ja dać mi kamerę, dać mi usiąść i mogę mówić o prostych rzeczach w magii po prostu godzinami. A zobaczcie, teraz kto jest głodny? Ale zapachniało. Uwielbiam dużo przypraw. Uwaga, magiczne rzeczy. Przyprawy powodują to, że się chudnie od jedzenia. Więc jeżeli ktoś nie lubi ostro, ja nie mówię o soli, ale minerały też są potrzebne, ale jeżeli ktoś ma ochotę schudnąć, przyprawy, przyprawy, przyprawy. To tak. No także elementy, akcenty dębowe. I pamiętajmy, że jeżeli chcemy, żeby jakiś w ogóle apsztyfikant wszedł do tej naszej sypialni, to możemy ją już przygotować magicznie, nawet jeżeli jego jeszcze, przepraszam, nie mamy, nie posiadamy. Ewentualnie może być brązowy misio. Brązowy misio może być. To wtedy należałoby tę sypialnię zrównoważyć energetycznie, nie tylko pianki i obłoczki, ale również jakieś męskie akcenty. Unikamy w sypialni szabl i mieczy i różnych takich, bo to wtedy ostre cięcie i kłótnie w łóżku nie nada, nie tędy droga. Ale właśnie męskie akcenty, jakiś rodzaj kolorystyki, kawałek miejsca dla tego mężczyzny magicznie można zastosować. Słuchajcie, jabłoń, jabłko, a jabłoń, energię bogini. Czyli tutaj, ja też miałam wczoraj śmiech właśnie, że jabłko, jabłko, bo tam coś z jabłkiem było, bo bogini Afrodyta, nie? No tak, Afrodyta została wybrana najpiękniej, nie ona wybierała, tą piękną Helenę, tak? Jako bogini piękna i urody dawała jabłko pięknej Helenie, że najpiękniejsza ziemianka na ziemi. Więc to jabłko zawsze dodaje nam urody. Pamiętajcie, że jest magiczne, bo jak się je wstrzeż przekroi, to ma pentagram w sobie. Ale właśnie to jest ta damska energia. I teraz magia. Dwa żołędzie z wiadomych względów. Jedno jabłko. I na przykład to jabłko wykrawamy w środku, wkładamy tam te żołędzie. I obwiązujemy czerwoną na trzy razy i różową na trzy razy nitką. Połączenie żeńskiego i męskiego. Piękna, prosta magia miłosna. Dostatek, jabłko, cały czas mówimy o jabłku. Dostatek, miłość, namiętność, a już z orzeszkami, słuchajcie. Perfekt. Siła, komunikacja ze zmarłymi i piękno. Także słuchajcie, zobaczcie, mity greckie, jabłko, Afrodyta, piękna Helena, a my magikujemy na piękno. To nie bierze się ze 100 lat, z 200 lat, z 1000 lat, czy nawet z 2000 lat, tylko dalej sięga. Także tutaj naprawdę siła, moc i potęga archetypów, które w magii bardzo prostej, bez fajerwerków, kotów na kolanach, brzęczących brzęczydeł stosujemy. Słuchajcie, orzech laskowy. I cały czas mówię o ołtarzu, tylko się rozgaduję, widzę. Orzech laskowy, postrzeganie pozazmysłowe, mądrość, klarowność, miłość, kreatywność, płodność, szczęście, ochrona, siły magiczne. Orzech, dla mnie orzech ma energię męską, ale w połączeniu z żeńską. Tak jak paziowie są bez płci w tarocie, ale generalnie paść mieczy bardziej mi się kojarzy z facetem, a paść pucharów z kobietą. Tak, niby nie mają płci, ale jednak. Magdalena mówi, skąd ja teraz żołędzie wezmę? Już Ci mówię, że ja widziałam wczoraj, że już rosną, więc no już dzisiaj natychmiast
Nie musisz biegać. Nie musisz biegać. Poczekaj chwilę. Za miesiąc będą. No. Weźmiesz żołądek. No, dlatego dobra wiedźma takie rzeczy mieć powinna, w sensie, a nóż się może przydać. A nóż się może przydać. Więc jabłko, dwa żołędzie do środka związane. Piękna magia. I co robimy z tym? Nie trzymamy w domu do zgnicia. Idziemy pod to swoje drzewo, pod to swoje magiczne miejsce, gdzie składamy ofiary i składamy to w ofierze. O, tak robimy. No i właśnie, orzech mi się kojarzy męsko, acz z dozą energii żeńskiej. Bardzo dobrze jest właśnie ten orzech laskowy na jego owoce w intencji płodności wcinać. Tak po prostu. Ostrokrzew. Ochrona, obrona, tworzenie więzi, siła, wytrwałość, szczęście, moce magiczne i dostatek. Z tym, że ostrokrzew, słuchajcie, oczywiście, że rośliny się powielają w sabatach, natomiast ostrokrzew ja sobie zazwyczaj zostawiam na Julę, bo po prostu tak. Jeżeli chodzi o ubranie ołtarza kwiatowe, mamy tak, aster, który dodaje nam miłości, szczęścia, nadziei, przyjaźni i mocy psychicznych. Jeżeli chodzi o chabry, płodność, dostatek, moce psychiczne, przyjaźń, pokój i szczęście. Mak, czyli zobaczcie, haber, mak, to wszystko, co w zbożach sobie rośnie, tak? Tu korzystamy z tego... Haber to z głowatek. Głowatek, tak. Korzystamy z wszystkiego, co w tym czasie rośnie. Tak ubieramy ołtarz. Mak, postrzeganie pozazmysłowe. Wiecie, jaki mak ma substancję. Dobry mak nie jest zły. Magiczna moc, ochrona, magia senna, szczęście, komunikacja z duchami. Nagietek. No to jest w ogóle zdrowotność totalna, ale też energie solarne, siły psychiczne, magiczne moce, szczęście, ochrona, dostatek, płodność, witalność. Kochane, jeżeli chcecie mieć kwiaty w sypialni, niech to nie będą kolczaste róże. Odpukać suszone bukiety kolczastych róż, no, gdzie miłość zaschła była i kurzy się i ma jeszcze kolce. Patrzę, czy to jest robal, ale nie, to tylko nitka. Dobra. Niech to będą nagietki. Nawet jeżeli to nie są nagietki, które są na żywo, bo nie zawsze są na żywo, niech to będą nagietki, które udają nagietki, w sensie, wiecie. Kwiaty w sypialni, tak. Solarne kwiaty jeszcze bardziej. No i słoneczniki, jak już są, to super. Energie solarne, siły psychiczne, magiczne moce, szczęście, ochrona, dostatek, płodność i witalność. Na ołtarz niedosypialni róża, miłość, ochrona, moc magiczna, obrona, tworzenie więzi. No i mówię, z tą różą to jest tak, to faktycznie w takim naszym archetypie to tkwi, że to jest taki kwiatek miłosny, ale umówmy się, kolce, to jest kwiatek ochronny. Jeżeli taką różę zastosujemy do magii ochrony miłości, ma to sens, ale do magii, żeby przyszła do mnie miłość, to płatki owszem, do tego się używa, olejki owszem, do tego się używa, ale z kwiatka całego darujmy sobie, szczególnie suszonego. Nie powinno być suszonych bukietów poślubnych, porocznicowych, po jakiś... Ja rozumiem również, że na przykład mamy sentyment i wtedy ta nasza energia otacza ten bukiet i tam się nic złego nie stanie, ale jeżeli już stracimy sentyment, wypierniczajmy. No i słonecznik, słuchajcie, tak jak mówiłam, energie solarne, radość, przyjaźń i współpraca. Słonecznik jest jedynym kwiatem, który wędruje za słońcem. Tak jak nasz mężczyzna powinien za nami wędrować, więc też do sypialni, takiż słonecznik się faktycznie nadaje. Ubranie ołtarza w kryształy i kamienie, cytryn, energie solarne, czyli również możecie, zresztą kamienie, mimo że ziemia Earth jest matką i w ogóle kamienie mają dla mnie męską energię bardzo często. I jeszcze cytryn jako kamień solarny i bursztyn jako kamień solarny w sypialni może istnieć. Natomiast trzeba je często czyścić, bo też zbierają i oddają potem. Radość, siła, witalność i oczyszczenie. Karneol. O, karneol, słuchajcie. Czerwień po byku. Jeżeli seks siadł i namiętność siadła, to ten karneol po prostu pierwszą, drugą czakrę pobudzi, rozbudzi i mocy doda. Znaczy, nie jest to kamień męski, solarny, ale jednak mocy tutaj dodaje. Miłość, siła, odwaga, uspokojenie i uzdrowienie. Kwarce. Moc psychiczna i magiczna, szczęście i wzrost. Topaz. Ukojenie, dobry wzrok, moce psychiczne i zaufanie. Jeżeli chodzi o metale, sabat, lamas, co nam się kojarzy teraz na polach? Złoto się wylewa.
siano jak koszą i zbijają w te bale, też taki żółty, piękny kolor. Ładnie to wygląda, wszystko złote. Dlatego sabotowymi metalami jest złoto i miedź. I mosiądz. Mosiądz, energie solarne, ochrona, dostatek, uzdrowienie. Złoto, energie solarne, sukces, ochrona, bogactwo, zdrowie, pożądanie, namiętność, siła, odwaga. My kobiety dzielimy się na takie kobiety, które lubią złotą biżuterię albo srebrną biżuterię. Mówimy o kolorze również. Pamiętajcie, że srebrna biżuteria jako kobiecość, jako bogini księżyca, jako księżyc, woda, magia wody, dodaje nam intuicji, dodaje, srebro bardzo mocno chroni kobiety w ciąży, generalnie chroni, natomiast złoto to jest takie jebut, więc jeżeli mamy ochotę na bogactwo, ja również mam srebrną biżuterię intuicyjną, ale również posiadam złoty element lamasowy, dlatego że chcę ten lamas celebrować. I to jest takie, zobaczcie, niewidoczne, tak? Jest. Ale to już jest magia, bo to było zakładane z intencją po prostu. Jeszcze mi komary pochlały i się drapie, no więc to... Dobra. Zwierzęta i totemy i istoty magiczne. Sabatu lamas. Jeleń. Energie solarne, ziemskie. Osobisty magnetyzm, płodność, dostatek i siła. Lew. Siła, zwycięstwo, odwaga, determinacja, obrona, ochrona, siły psychiczne i sukces. I mówiłam Wam, że właśnie w 15 stopniu lwa znajduje się teraz Słońce i na naszej półkuli. No i ten lew tutaj też jest tym zwierzęciem totemicznym. Orzeł. Ostrość percepcji, mądrość, energia, sprawiedliwość, siła, moc umysłowa i duchowa. Pies. Przyjaźń, wytrwałość, społeczność, strażnik świata podziemnego. Tutaj należy pamiętać o Cereberze i już zapamiętamy. Wiewiórka, energie ziemskie, płodność, dostatek, miłość, szczęście. Ja bym dodała jeszcze przewidywalność, bo to wiewiórka ma 1000 dziupli w lesie, w których ma 1000 orzeszków w razie zimy. Czyli przewidywalność i taka zapobiegliwość, zapobiegawczość to wiewiórka również. I teraz tak, jakich używać kadzideł i zapachów? Cynamon, jabłko, jeżyna, nagietek i paczuli. Paczuli osobiście nie lubię, resztę bardzo. Także czy właśnie laska cynamonu, czy zapach jabłka, czy świece jabłkowo-cynamonowe nam się ze świętami kojarzą, a tutaj również na lamas zupełnie się nadają. Karty tarota, które odpowiadają naszemu sabatowi, to jest takie słoneczne karty, słuchajcie, siła. Aż żółć z tej karty bije ta energia solarna. A propos sypialnianych manewrów podusiowych, karta słońca, karta siły postawiona w ramce również może wzmacniać męską energię, bo słońce również odpowiada lamasowi. Siódemka monet, dziewiątka monet, czwórka buław, sprawiedliwość, koło fortuny. Symbole i narzędzia. Można zrobić jarzębinowy krzyż, który dodaje energii solarnych i zapewnia domowi szczęście i ochronę. Mówimy tutaj o gałązkach przyplatanych z liśćmi, bo owoców chyba jeszcze na jarzębinie nie widziałam. Oczywiście najbardziej znana kukurydziana laleczka. No, kto z nas nie robił kukurydzianej laleczki w momencie, kiedy kukurydza dojrzewała? Ja robiłam i zobaczcie, to już była magia. Trochę w nieświadomce, ale magia zawsze. Również pentagram, czyli jeżeli macie zrobić sobie ochronny pentagram ze z gałązek, ze zbóż, ze ścierniska, z tych jest kłos i coś tam, to z tego coś tam, to właśnie pentagram również można zrobić. I to daje właśnie energii ziemskich, energii wszystkich żywiołów, dodaje dobrobytu i ochrony. No i tutaj również róg obfitości, nie tylko w Mabon, Mabon jest drugimi dożynkami, ale tutaj pierwsze dożynki, też róg obfitości można zrobić, tylko z tych rzeczy, które w obfitość akuratnie w tym czasie nas dają. Także tak, żywność, jabłka, kukurydza, chleb, kabaczki, zboża, orzechy, jagody, owoce leśne i ziemniaki. Napoje, wino, miód pitny i cydr. Cydr to się przewija w ogóle przez prawie wszystkie sabaty, więc tak. Albo młode wino, albo cydr. Poganie wiedzieli, co dobre. Aktywności i praktyki magiczne i tradycyjne.
Jarmarki dla całej społeczności. Super. Wszelkiego rodzaju zjazdy, spotkania, uczty, zbiór plonów i zbiór dziko rosnących ziół, składanie darów bogom i przodkom, komunikacja ze zmarłymi, refleksja, introspekcja, magia dostatku, magia ochronna, poświęcenie, zawody, konkursy, wyrażanie wdzięczności, świętowanie, sukcesu. Ewa mówi, że już ma owoce jarzębinowe. No to można pentagram zrobić albo dodać owoców jarzębinowych do rogu obfitości. Dzielenie się jedzeniem z innymi i niezbędnymi rzeczami, porządkowanie opuszczonych cmentarzy, ofiarowanie czasu i energii, by pomóc drugiej osobie, ulżyć komuś w problemach lub obowiązkach, pomoc w ogrodzie lokalnej społeczności, uporządkowanie ogródków starszych sąsiadów, czyli grzebiemy sobie w ziemi, zapewnienie rozrywek towarzyskich osobom samotnym lub odizolowanym od społeczeństwa. I to chyba tyle a propos ołtarzy. Słuchajcie, my zobaczymy zaraz jak, bo tutaj jest jeszcze mnóstwo rytuałów fajnych, są medytacje, są modlitwy piękne. Zaraz jak będzie trochę czasu, to Wam te modlitwy poczytam. Założę kapcie i zobaczymy jak działa nasz chlebek. Trochę nam się dłużej piecze, słuchajcie. Czyżby go za dużo wyszło? Znaczy ale... nie, ja myślę, że... Zobaczymy. Bo my chcemy brązową skórkę, nie? Chcemy brązową skórkę. Niektórzy lubią blady chleb. O. Słuchajcie. Uwaga, bo będzie para najpierw. No ja nie wiem, czy nie jest to już troszkę... Ale pachnie po prostu, powiem Wam, przecudnie. No. Słuchajcie, ja myślę, że jeszcze 5 minut i to będzie gotowy chlebek, chyba że zrobimy spieczony, ale to słuchajcie, nigdy nie wiadomo jak to na pierwszy raz na piekarnik, na tego typu rzeczy zadziała. Więc metodą prób i błędów, ale z dobrą intencją, żeby kawałek to i tak zeziremy. Także tak to będzie. I słuchajcie, są właśnie wszelkiego rodzaju inwokacje, inkantacje, modlitwy, pieśni. I tutaj są właśnie modlitwy do Lukha o ochronę ziemi, o urodzaj. Słuchajcie, tutaj oczywiście możemy podstawić pod dane imię jakiegoś swojego ulubionego Boga, tego typu rzeczy. Droga Danu, moja matko, proszę wysłuchaj mnie. Wielka bogini ziemi, wielka pani wody, czyli ta woda tutaj jest bardzo ważna. Wielka Matko rosnących roślin, droga Danu, moja Matko, modlę się do Ciebie. Tak jak ziemia, niech i moje życie będzie urodzajne. Niech pola przepełnione będą dojrzałymi warzywami. Niech moja porponetka przepełniona będzie bogactwem. Niech drzewa uginają się pod ciężarem dojrzałych owoców. Niech moje kieszenie ciężkie będą od bogactw. Wielka Danu, łaskawa Matko, błogosław mi, tak jak błogosławisz ziemi. Przynieś urodzaj tej ziemi, przynieś urodzaj mojej kieszeni. Przynieś urodzaj tej ziemi, przynieś urodzaj mojej kieszeni. Wielka Danu, do Ciebie modlę się całym sercem. Przynieś urodzaj ziemi, przynieś urodzaj mojemu sercu. Modlitwa o zwycięstwo. Matko Danu, wielka bogini, wielka Królowo ziemi i wód. Jestem jedną z Twego ludu, wielka Danu. Proszę, wysłuchaj mnie, wielka bogini. Poprowadź mnie do zwycięstwa. Spraw, bym była odważna, silna i waleczna jak Twój lud. Jestem z Twego ludu, wielka Danu. Poprowadź mnie do zwycięstwa, jak Twój lud. Przedzieram się przez przeszkody, depczę moich rywali. Zgniatam porażkę jak małego robaka. Zwycięstwo jest moje i Twoje, wielka Danu. Prowadź mnie, wielka bogini, bym dobrze Ci służyła. Z Tobą pokonam każdego, dla Ciebie zwyciężę. Chwała zwycięstwa jest tylko Twoja, wielka Danu. Spraw, bym była waleczna, spraw, bym była odważna. Zwyciężajmy, wygrajmy. Tak jak chce wielka Danu, wygramy. Możecie się dziwić, że na przykład zwracamy się do bóstw, tak? Do bóstw. Ale co my robimy, zwracając się do świętych? Każdy święty jest od czegoś tam, święty Antoni od rzeczy zgubionych, Tadeusz Juda od rzeczy niemożliwych. I tutaj jest to samo, tak? Tylko nazywa się to bogami. I chrześcijanie, katolicy na samym początku swojej praktyki magicznej mają takie bogowie. To są takie energie jak energie świętych. Słuchajcie, wyciągnięty chlebek jest, więc ja już do Was lecę. Czekam, ja Ci chciałam podać tą łatwę. Nie, a, nie, bo nie? Tak. Dobrze. Będzie, poczekaj, będzie mało widać. O, bo słuchajcie.
O, proszę bardzo. Zobaczcie, jaki przepiękny chlebek. Możesz odkroić kawałek? Spróbuję. Spróbuj, zobaczymy, co nam. Czekaj, gdzieś ten nóż wyjdzie w środku. O, może tak. Jest gorący, wiesz jeszcze. Rozumiem. Muszę się bić. No właśnie. Słownie. Zobaczymy. Zobaczcie, jaki prosty chleb wyszedł bez zakwasu. Gorące, gorące. Szmatku, szmatku. Tak też babcia tak robiła. I ten X zawsze był przed krojeniem. Właśnie mówię, tak troszkę odkroić, żeby zobaczyć. Zobacz, jaki ładny środeczek. Piękniusi jest. Ale jak pachnie. No, zobaczcie, taki prosty przepis. Ja już idę do Was w tę stronę. Taki prosty przepis. Zaraz będziemy próbować tegoż chlebka. Możesz podać pomidorki? Mogę Ci bo podać. Bo ja sobie tylko zrobię zdjęcie. Nic będzie. Lota będzie robiła zdjęcie. A Wy jak macie? Bo ja tak, aha, mój jeszcze w środku się nie upiekł, mówi Lucyna. Czyli tutaj te 23 minut przesadzili. Ale no wiecie, wiecie. Zależy wszystko, jaka... Wszystko, mąka, wszystko. Próby i błędy, próby i błędy są tutaj bardzo ważne. Zaraz Dorota jak zrobi zdjęcie śliczne. Pod którym to zdjęciem na Szkole Magii Tarota umieszczajcie swoje chlebki po prostu. No tak, żeby się pochwalić. Czy to jutro, czy dzisiaj, obojętnie, ale umieszczajcie, jak coś zrobicie. Zróbcie zdjęcie i wrzucajcie. No bo będziemy razem celebrować, no tak, wiecie. Ewelina mówi, aż muszę sama zrobić. No, trzy składniki. Mąka, proszek do pieczenia, maślanka. Hello! Małgosia mówi, że wygląda przepysznie. Smoczek, że wygląda przepysznie. Alicia mówi, moje już upieczone. To podziel się, jak smakuje. Bo ja jeszcze jestem przed pierwszym degustem, także... O, Dorota, widzicie? Dorota, zdjęcie, światło, praca. Tak to wygląda, także... Lucyna też mówi, że wygląda przepięknie. Małgosia daje kciuki. No, no, wygląda super. Dorota zrobi zdjęcie, umieścimy to w szkole. Myślę, że można... Zobaczcie, kurde, no mamy chleb, a jak będzie dobry, piernicze piekarnie. Będzie chleb maślankowy. Naprawdę. Z dodatkiem. Teraz czego mamy kupione 2 kilo? Nie czarnuszki, tylko? Chia. Chia. Znaczy się klikło, nie? 2 kilo chia. Także może być chleb z chia. No właśnie, nieletni do Szkoły Magii Tarota nie wpuszczamy. Ja pewnie ten chlebek Lamas wpuszczę Jakubie na swój profil prywatny. Proszę. To wtedy Jakubie... Też będziesz mógł się pochwalić tylko na moim profilu prywatnym, bo nie wpuszczamy. No słuchajcie, ale o matko, o matko, o matko, to pachnie chlebem. Ja Wam mówiłam, że w jednej inkarnacji byłam synem piekarza i dla mnie zapach chleba jest czymś... O matko! O matko! Jaki to jest dobry chleb! Dziaś! Koniec z chlebem piekarnianym. Żadnych przypraw nie dałyśmy. Nawet soli i pieprzu. Nie. A on jest słodki, słony naraz. Renata mówi, córka, mamo, pieczemy od dziś, bo pięknie pachnie. Ale powiem Wam, to była najlepsza rzecz dzisiaj, którą mogłyśmy zrobić. Wreszcie bez zakwasów, chlebek, ale... Obłęd mówisz? Obłęd. Majstersztyk. Da. Prenowizja? Mhm. Pycha. Myślę... Jest mokre od tej maślanki, nie? Mhm. Myślę, że od szczypta soli, szczypta cukru, ciasto. Dziękujemy za smacznego. Słuchajcie, obłęd. Obłęd. No to teraz już tylko dobrobyt, bogactwo, ochrona i obrona. Autentycznie. Zobaczymy, jak będzie po ostudzeniu. Ale jest po prostu... Czemu ja na to wcześniej nie wpadłam? No słuchajcie, i tym smacznym akcentem będziemy kończyć. Godzinę Wam poopowiadałam. Upiekło się. No godzinę się piekło. No, 40 minut. Tak.
właściwie to, przepraszam, ucztujmy. Pycha. Naprawdę namawiam. I można ziarna dyni dorzucić, słonecznika. Tak, ja chciałam właśnie tak. Bo ja tak chciałam pierwszy spróbować bez niczego. Taki czysty, no. Czyściutki. A tu już po prostu, słuchajcie, myślę, że z słonecznikiem solarnym. Jak dacie chłopu taką kanapkę, powiedzcie, te rączki to zrobiły, a tam słoneczniczek magiczny, potencjał się podniesie, no po prostu. Pycha. Naprawdę. Super. Słuchajcie, ja swój przydziałowy kawałek, pamiętajcie, że kawałek lama z chlebka zostawić dla ofiary. Ja będę miała do ozdobienia ołtarza również, na którym będziemy działać, jak nie zeżremy. Także tak, buziaki dla Was. Do zobaczenia. Bierzcie i dzielcie się. Jedzcie z tego wszyscy. Ku zdrowiu, szczęśliwości, dobrobytu i wszystkim możliwościom. Buziaki, papatki, do zobaczenia. O 22 mamy na kanale rytuał. O 21 pudełkowi. Pa, pa, pa.